Polska aktorka teatralna i filmowa, Krystyna Królówna, zmarła 6 lipca w wieku 82 lat. W 1962 roku Krystyna ukończyła Wydział Aktorski PWST w Krakowie. Początkowo występowała w Teatrze Bielskim, następnie przez wiele lat w Teatrach Polskim i Narodowym w Warszawie. Popularność przyniosła jej rola w filmowej adaptacji Chłopów Władysława Reymonta. W filmie oraz w serialu w reżyserii Jana Rybkowskiego wcielała się w postać Hanki Borynowej, żony Antka. Występowała również w warszawskich Gołębiach, Rzeczpospolitej Dniach Pierwszych oraz Zapalniczce. Zajmowała się także dubbingiem. Jej głos można usłyszeć m.in. w takich filmach i serialach jak Herkules, Toy Story 2, Rodzina Adamsów, Tarzan 2, Początek Legendy, Pinokio oraz Ballada o Januszku. W 2001 roku Krystyna Królówna została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.